Bardzo pożyteczny mecz i bardzo pożyteczny przeciwnik, bardzo grający piłką, bardzo fajnie grający taktycznie 4-3-3, czyli mogliśmy się poustawiać do tego. Myśmy też próbowali się tak taktycznie troszkę się do nich postawić, tam powiedzmy poćwiczyć pressing czy coś, nie bardzo nam to wychodziło zresztą, ale tak jak powiedziałem trenerowi, że jestem z tego sparingu bardzo zadowolony i mówię, że bardzo fajnie grający zespół. Ale mówię, to fajna taka gra, bo nam się udało też parę razy spod tego pressingu wyjść i stworzyć parę fajnych sytuacji. Może ich nie było za wiele, ale stworzymy sytuację. Natomiast nam tu w pressingu zawiodło parę rzeczy, tak mówię, no jedna osoba, dwie nie dojdzie i niestety pada ten sposób grania, dlatego no, przed nami dużo jeszcze pracy, natomiast no, szkoda tylko, że nie mamy bardzo do tego ćwiczyć, bo to by trzeba było ćwiczyć na pełnowymiarowym boisku, bo na takim orliku małym coś nic nie daje taka gra, bo tu jest, ustawimy się na orliku, jesteśmy 5 metrów od siebie i mamy przykryty cały plac, no, a tu trzeba pokryć 60 parę metrów i właśnie no szkoda, no ale no cóż, będziemy czekać na jakąś trawę, no bo cóż, chyba, że będziemy no tak gdzieś po śniegu, no ale no, coś musimy zrobić z tym. Na przykład będziemy chcieli to ćwiczyć i grać taką grę właśnie, jak przeciwnik dzisiejszy. Rozpoczęliśmy z jednym sędzią głównym i sędzia nie widział tego, natomiast na pewno był metrowie spalony po naszej wysokości. No nie zauważył tej sytuacji. Poza tym no też ewidentny błąd bramkarza Dominika Pietucha, bo miał piłkę na ręce i piłka wpada do bramki. To mówię, ta bramka. No potem mieli jeszcze, Chudnik stworzył dwie sytuacje, no ale myśmy też mieli dwie bardzo dobre sytuacje, bo Fabian dwa słupki i dwa słupki po ładnych akcjach, oszczędzających i szybkie wyjście z kontrą i ładnie zakończone, także no, jak mówię, jestem zadowolony z tego sparingu. Też się wzięły te sytuacje z tego, żeśmy zaczęli już grać i myśleliśmy tylko o przodzie, o odrobieniu, a niestety tak się nie da grać, bo gramy, to gramy cały mecz i w ofensywie, i defensywie, a my nagle tak, niby gonimy wynik i jak gdzieś stracimy, ktoś tam się ogląda za kolegą, no to jest gra niedopuszczalna. No. Tak mówię, w sparingu jeszcze można coś takiego zrobić, choć nie powinno być miejsca, ale musimy to wytknąć na treningu i takich rzeczy unikać, bo jak już bo takie rzeczy nie mają prawa mieć miejsca i to musi być nawyk, że robię wszystko, żeby zapobiec utracie bramki.